To dworzec kolejowy Wolkuszu i jedyna kładka, którą można zgodnie z przepisami dostać się na perony lub ominąć tory. Tu zimowy absurd z odśnieżaniem przekroczył wszelkie granice, choć służby porządkowe PKP bardzo wyraźnie ją zaznaczyły. Most nad torami odśnieżony jest tylko do połowy. PKP zadbała jedynie o zejście na perony, na drugiej połowie, którą już nie administruje, można utonąć w śnieżnych zaspach. Winnego ciężko ustalić, bowiem nie wiadomo, do której zespołów utworzonych po byłej OFNE należą działki po drugiej stronie torów. Przechodnie przeklinają i ślizgają się na zaśnieżonych schodach, lub łamią przepisy przechodząc przez tory. Pozostaje pytanie, czy to nie absurd, że PKP, która tak ochoczo okaże mandatami za przechodzenie w niedozwolonych miejscach, nie może zadbać o zimowe utrzymanie całej kładki. W końcu to jedyna droga, którą zgodnie z przepisami można pokonać tory. Alicja Renkiewicz. Przegląd Olkuski Live.